Witam w kolejnym filmie. Nie wiem, ile mi czas nagrywania pozwoli. Ja cały czas jestem w tym miejscu, tutaj niedaleko łosi. Łosi nie ma. Może się pojawią. Przechodzę z zapachami, które mam w planach stworzyć. Mówiłam już o Porfin Verde, czyli w końcu zielony. Mocne uderzenie różnych kwestii zieloności. Chociaż już różne zapachy z zielonością i to mocnym jej zawarciem było już wśród moich zapachów. Może pod tym filmem podlinkuję film zbiorczy, wówczas o 27 zapachach, a pod filmem jest lista, nazwy i nuty, rozpiska, wszystkie tam są dopisywane kolejne, w tym momencie jest 32, są 32 zapachy. Planuję stworzyć zapach takiego wręcz ogrodu bzowego. Planuję stworzyć wariację na temat infancji. Nie wiem, czy nie pokuszę się o herbatę z niuansem maliny. A może infancję z niuansem maliny, jakby jeszcze nie pracowałam z maliną, z laboratorium, także myślę, że coś z maliną chciałabym stworzyć, bądź też jakąś wariację na temat robić zapachu z lokowaniem maliny. Zielony, bzowy, z maliną i jeszcze był jakiś zapach, który chciałam stworzyć, w tym momencie mi umknęło, bo chciałam o czterech opowiedzieć, a wiem, mój zapach mandarynkowy, który będzie miał pomarańczową spredowość mandarynki. Będzie miał te przepiękne zielone niuanse tego pewnego składnika, który nazwy nie mogę podawać. A jednocześnie też taką trochę kremowo, zrobić taki trochę krem z mandarynki, tak jak mamy crema de peonies i też w sumie ten zapach Amarilla Ventana Abierta al Mundo, czyli ten w sumie taki crema de acacias i właśnie taki crema de mandarinas. Więc trochę może mleczności, kremowości, dużo mandarynki. Dużo zieleni, czyli taki pomarańczowo-zielony w wydźwięku kolorystycznym, ale na takim biało-beżowym, trochę nude, trochę ekri, trochę biel złamana kremie. No nic, nie doczekałam się łosia. W zasadzie to tu są dwa łosie, ale to czasami tak bywa. Tak jak wczoraj byliśmy w akwarium i pierwszy raz widzieliśmy pewnego kraba. I to jeszcze w ogóle ciekawe różne sytuacje, bardzo ożywiony ten krab, jeszcze w ogóle inny krab, którego akurat po prostu nie było, on jest akurat nowym okazem, ale na przykład małego skrzypłocza widzieliśmy przez tyle w sumie wizyt tylko raz, jakby to czasami tak bywa, właśnie tak z tymi łosiami, gdzieś się ułożyły z dala, nie widać. Natomiast idę zobaczyć szympansy. A tak już chodząc po różnych tutaj zwierzątkach, to uspokajająco, to przypomnę, że u mnie jest trochę tych zwierzątek, ale żaden z tych najbliższych zapachów nie będzie miał dopisku, akurat w związku z nimi nie pasuje żadne zwierzątko.